Dużo mówi się o tym, że przyroda poradzi sobie bez człowieka. Człowiek bez natury? Niekoniecznie. Nie ma co do tego wątpliwości, ale czy naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę? Codziennie eksploatujemy zasoby naturalne do granic ich możliwości, a zwierzęta i rośliny wciąż potrafimy traktować jako podległe człowiekowi. Co powinno się zmienić i to szybko w naszym postępowaniu? Dziś o tym z gościniami, które w swojej pracy naukowej, badawczej, edukatorskiej zajmują się światem zwierząt i roślin. Profesor Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej, a jej badania, często z pogranicza wielu dyscyplin, skupiają się przede wszystkim na biologii rozrodu. Dr Anna Znój to kierowniczka zespołu kolekcji roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Swoje badania naukowe prowadziła m.in. na stacji antarktycznej Polskiej Akademii Nauk. Katarzyna Barłowska jest lekarzem weterynarii, opiekunem zwierząt i kierownikiem gabinetu weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Drogie panie, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy taki kobiecy odcinek podcastu Świat Okiem Nauki. Bo dobrze się rozmawia z kobietami i z mężczyznami, ale trzeba przyznać, że w tym naukowym świecie jednak cały czas ten pierwiastek kobiecy jest gdzieś tam nieco w mniejszej skali, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłyście czas, żeby się tutaj pojawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dzisiaj nie o kobietach, ani o mężczyznach nie będziemy rozmawiać, tylko o zwierzętach i roślinach. To myślę, że takie wyzwanie na nasze dzisiejsze spotkanie. Patrzę na ciebie i zaczniemy od tego świata roślin, w którym ty się świetnie orientujesz i który jest ci bliski. Czy masz takie poczucie, że my jako ludzie, uwaga, będą takie, wiecie, wielkie pytanie, czy my te rośliny potrafimy szanować? Jest takie powiedzenie, że natura sobie bez człowieka poradzi, a człowiek bez natury nie bardzo. I my takie powtarzamy w mediach, wiecie, różne tam chwytliwe lidy tekstów albo programów telewizyjnych. A jak się tak zastanowimy, czy my naprawdę to rozumiemy i czy my naprawdę szanujemy ten świat przyrody ożywionej i nieożywionej, to można mieć wątpliwość. Myślę, że jest nadzieja. O nie, no to jest coś pozytywnego. Wspaniale. Ale naprawdę, myślę, że jest nadzieja. Osoby zwiedzające, odwiedzające nasz ogród. Ogród botaniczny, bo się nie wspaniały. Tak, mają bardzo dużą świadomość i szacunek do roślin. O dziwo. Oczywiście zdarzają się osoby, które niszczą i przychodzą tylko dlatego, że jest zielono i to tyle. I kwiatki kolorowo kwitną, ale naprawdę jest dużo osób, które są żywo zainteresowane na przykład prowadzeniem własnego ogrodu. Wykorzystywaniem chwastów w celach kulinarnych. Bo to też teraz staje się coraz bardziej modne, żeby robić zupy z pokrzywy. Czekaj, to notuję, bo spotkamy się w piątek, więc trzeba jakieś pomysły mieć na weekend, na jedzenie, dobra? Chociaż nie mam tego porządku, bo nie wiem, czy pokrzywa o tej porządku. No chyba, że ktoś ma mrożoną w zamrażarce, to mogę polecić. Ale naprawdę jest tyle różnych odmian warzyw, które możemy zjeść. Możemy też zjeść kwiaty. Teraz też coraz bardziej popularne jest ozdabianie kwiatami, ale też jedzenie ich. Ale to ludzie, To, o czym mówisz, też z tym, czym się zajmujesz, rośliny użytkowe, tak? Czyli te, które wykorzystujemy na swoją korzyść, tak? Dla siebie, tak? A czy nie jest trochę tak, że powinniśmy zmienić sposób myślenia, że to nie my jesteśmy, nie one są dla nas, tak? Czy trochę tak, a trochę... No bez nas niektóre ekosystemy nie miałyby szansy przeżycia. Na przykład łąki. W Polsce takim naturalnym ekosystemem jest las. I jeśli nie dbalibyśmy o te łąki kwietne i o takie murawy kserotermiczne, to by ich nie było, bo taka naturalna sukcesja w Polsce w naszym klimacie to jest właśnie zalesianie. I niektóre też gatunki giną przez to, że łąki, czy tam na przykład dąbrowy świetliste w lasach są zarastane przez lasy i nie ma tego już siedliska dostępnego dla naszych gatunków chronionych we florze polskiej. I to jest rola człowieka, tak? Że my jednak staramy się, żeby to balans zachować, tak? Tak. Dzięki nam nadal mamy niektóre gatunki, które ledwo żyją, ale są jednak jeszcze w naszej florze obecne. Tak. Ty też masz, Monika, taki optymizm w sobie. Jak spotykasz się z zwierzętami przeróżnymi, spotykasz się z ludźmi, którzy do tych zwierząt jakiś stosunek mają, jedziesz na konferencje naukowe, rozmawiasz, czytasz teksty w prasie, czy na portalach społecznościowych, szanujemy zwierzęta jak trzeba? Myślę, że dużo się zmieniło w ostatnim czasie, naprawdę tak na pozytywną stronę. Natomiast
Wydaje mi się, że... Zdefiniuj ostatni czas. Ostatni czas? Ciężko mi powiedzieć. No może od kiedy ja jestem w nauce, to już może... No to jest kawałek czasu. Kawałek czasu, dobre słowa. Tak. Zmieniło się podejście do tego, jak podchodzimy do zwierząt, które, powiedzmy tak, jak powiedziałaś, wykorzystujemy do celów różnych, począwszy od takiej naszej codzienności, to znaczy tego, że jemy mięso albo nie jemy mięsa, prawda, w jakimś tam kontekście gdzieś się znajdujemy, ale też w tych badaniach, powiedzmy, naukowych, gdzie jest potrzeba, bo taka potrzeba jest. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, żeby z tego, co się dzieje z udziałem zwierząt, to nie bylibyśmy w stanie walczyć z chorobami chociażby, tak? To takie bardzo, takie może kolokwialne stwierdzenie, ale no bez tych wszystkich doświadczeń, które robimy, czy robiliśmy, czy tej wiedzy, którą zdobyliśmy. Ale mówisz o doświadczeniach na zwierzętach, tak, że musimy robić doświadczenia na zwierzętach, bo to my wchodzimy w stanę, takiego naukowego tak. Ale no, myślę, że też w kontekście tego, bo to, odnosząc to do tych łąk, tak, to tak, ja pamiętam mój egzamin doktorski z filozofii i hipotezę Gai, tak, i jak to się ma, tak mówię... Mówiłam, że będzie kobieca energia. Tak. jak jakby to nasze istnienie na Ziemi się ma do tego, jak żeśmy tutaj wpłynęli na cały kształt ekosystemu, na geosfery i na to wszystko, co się dzieje. Więc no, dużo żeśmy zmienili, coraz bardziej zmieniamy i chcemy, moim zdaniem, trochę więcej, coraz więcej. Powiedzmy, no nawet tak można powiedzieć, zagrabiając te różne tereny, które są domem innych zwierząt. No właśnie, tak? To jest niedobry film. No myślę, że tak w popkulturze to taki najlepszy obraz do tego, co widzieliśmy u Camerona w Awatarze, prawda? To jest bardzo dobre porównanie takie, powiedzmy, każdy pewnie, kto widział ten film, to odnajdzie właśnie ten element taki, gdzie ingerencja człowieka w to, co jest tam na tej planecie u nas na Ziemi, no niekoniecznie jest dobra. Tylko to są takie, myślę sobie, takie jaskółki, które nie czynią wiosny. No, to znaczy... z jednej strony, wiecie, zawsze się chce więcej, nie? Ale tak mówisz o tym, że do ogrodu botanicznego przychodzą osoby świadome, to pewna grupa, tak ktoś powie, bańka, albo jakaś grupa konkretnie odbiorcy. Ty mówisz o awatarze, no to jeden z wielu, tak, są takie błyski. A gdyby tak patrzeć nieco szerzej, masowo, to ja tutaj dzisiaj będę reprezentowała po tej części stołu taką bardziej pesymistyczną może wizję. Chociaż nie wiem, może Kasia też będzie taką prezentowała. To się spotykasz w ciekawych warunkach ze zwierzętami, bo i w warunkach takich naukowych, badawczych, i w warunkach takiego gabinetu, do którego przychodzą ludzie leczyć swoje zwierzęta. Bardzo jestem ciekawa twoich doświadczeń. Także można powiedzieć, że to jest łączenie tej strony właśnie badania nad zwierzętami i właśnie udział w zwierząt w eksperymencie, także i druga strona, czyli też leczenie zwierząt. Tak nie wiem, od czego by tutaj zacząć, tak generalnie. Okay. Generalnie zauważyłam, że bardzo dużo się zmieniło na pozytywnie. Tutaj, że nawet widząc, patrząc tak na zwierzęta towarzyszące, na psy, koty, że ludzie mają coraz większą świadomość, że to, że dobrze by było te zwierzęta właśnie przeszkolić, wiedzą więcej o ich potrzebach. W miastach większych to się zaczyna, a również widzę, że powolutku też na wsi są też te zmiany. No gdzie tam często się mówi, że na wsi jest ten problem, że tam się zwierzęta nie wykorzystuje, bo one mają robić. Tak skracam oczywiście, bo to tak. Nie wiem, czy to jest taka narracja, którą to wy mi też może powiecie, możecie mnie tutaj zbeszczać, że już tak nie jest. Na słynne dyskusje też nie ma o psach łańcuchowych, które człowiekowi miał być stróżami, a dla nich to był koszmar, tak? Więc ale mówisz, że to się jednak... Tak, to się zmienia, jest naprawdę, nawet patrząc od tego czasu, jak zaczęłam pracować jako lekarz weterynarii, do teraz to naprawdę jest wielki przeskok i naprawdę widzę, że ludzie są świadomi i na przykład o taka sytuacja, że ktoś na przykład przychodzi do gabinetu, na przykład w czasie, kiedy nie ma, jest mniejszy ruch, żeby zwierzę mogło się oswoić, zobaczyć, że tu jest fajnie, że się nic nie dzieje złego, że może sobie, że będzie swobodnie, może się czuć w takim miejscu. Tak, w ogóle myślimy, tak? Tak, a jeszcze może tak wracając jeszcze do zwierząt gospodarskich, tutaj to też idzie, są pozytywne zmiany. Znaczy przynajmniej, że jest pewien
no, różne teraz ustawy dobrostanowe wchodzą w grę. Czy jak one będą działały? Czy będą działały, to się okaże, ale jest jakiś właśnie no, tak iskierka nadziei, że jest też będzie. Że będzie tutaj coraz lepiej. Mam tylko takie poczucie, że my jako ludzie to lubimy tak albo w jedną stronę, albo w drugą. I teraz swego czasu przytoczyła się przez media taka dyskusja na temat słów psiecko, kociecko, to znaczy robi się taki, nie wiem, czy trend, czy też to zauważacie, jestem ciekawa, jak na to patrzycie jako naukowczynie, bo to jest trochę takie pytanie o to, jak traktujemy zwierzęta. Z jednej strony właśnie, czy je wykorzystujemy, czy sobie czynimy podległe nam, a z drugiej czynimy zwierzęta członkami rodziny, robimy im pogrzeby jak członkom rodziny. Gdzieś tam to zwierzę jest tak bardzo w centrum i niektórzy mówią, hej, no nie przesadzajcie, pies to nie dziecko, tak? A inni mówią, ale jednak, tak? Jak na to patrzysz, Kasia, to od ciebie zacznę, bo czy to jest taki kierunek, który myślisz, o fajnie, okej, dbamy o zwierzęta w ten sposób, czy jednak to jest jakieś zaburzenie balansu? To ma właśnie swoje i dobre, jak wszystko, dobre i złe strony. Także właśnie z jednej strony rośnie też świadomość tutaj, że zwierzęta też czują, że mają, że możemy z nimi stworzyć więzi i tym podobne rzeczy, a z drugiej strony takie traktowanie psa jak dziecko. Takim przykładem mogą być takie pieski małe, torebkowe, które są właśnie tylko zobaczą większego psa, to od razu będzie biorą te psy na ręce tutaj, że tak nie można... Ten pies nie ma takiego poczucia, że jest mały, że jest duży i w ten sposób to możemy zabrać takiemu psu okazję do komunikacji z innymi, z innymi zwierzętami. Także wszystko ma swoje plusy. Plusy, minusy. Zadać plusy dodatnie i plusy ujemne. Na idealnie taki świat, jak sobie patrzysz też jako naukowczyni, jako badaczka na ten współczesny świat i na ten stosunek, te relacje człowieka i przyrody, to na ile ten świat jest antropocentryczny i powinien być dalej antropocentryczny, a na ile jednak powinniśmy z tego patrzenia głównie na siebie schodzić i dostrzegać to wszystko, co jest dookoła, nie tylko łąki, nie tylko lasy, ale również pewnie nieco wyższy level zaangażowania, jeśli chodzi o faunę i florę. Myślę, że nie wszystko powinno być antropocentryczne. Tak to by było bardzo, bardzo dobre dla nas i bardzo dobre dla natury, która nas otacza. Jako ogród współpracujemy blisko z Tadżykistanem i z Wyspami Owczymi, gdzie obserwujemy bardzo taki naturalny stosunek człowieka do zwierząt, jak i przyrody. Naturalny stosunek człowieka do zwierząt. Co tak. To znaczy? Człowiek pozwala zwierzęciu być zwierzęciem. Czyli zapewnia mu jak najbardziej naturalne warunki. I to nie są na pewno naturalne warunki dla niego, tylko jak najbardziej naturalne warunki. O takim się czy kocie, czy mówisz o takich zwierzętach? Bardziej gospodarcze. Gospodarcze. Tak, ale też na przykład psy, koty. Nikt ich nie trzyma w takich małych, drobnych torebeczkach. Nikt nie ubiera ich w szaliczki. Tam raczej. Bardziej właśnie... Zwierzę jest zwierzęciem, żyje po zwierzęcemu, my pomagamy mu, ale też czerpiemy z nich korzyści. Na przykład w Tadżykistanie bardzo dużym szacunkiem obdarza się no, takie właśnie zwierzęta gospodarcze, typu krowy, kozy, bo one są żywicielkami rodziny jednak. Czyli jest ten szacunek, ale to nie jest właśnie personifikacja, to nie jest Mietek, Zbyszek, ta koza, krowa, tylko to jest właśnie koza, to jest krowa. Żyjemy razem na tym świecie. Zapewniamy sobie jak najlepsze warunki. Korzystamy wzajemnie ze sobą. Na przykład czy człowiek zapewnia wodę zwierzęciu. Zwierzę wzajemnia się jakby mlekiem. Ale to też jest tak właśnie, że to nie jest tylko na temat zabijania zwierząt. To jest wzajemna... To tylko koegzystencja. Tak, właśnie. Rozumiem, które przychodzi mi do głowy. Tak, koegzystencja. Kiedy mówisz o tym, to przypominają mi się też takie doniesienia medialne z ostatniego czasu o dzikach, które coraz częściej się pojawia informacja, nawet pamiętam taki materiał, że dziki wchodzą do miast, no, ale też te niedźwiedzie się pojawiają, które mają jedzenie dostępne gdzieś tam bliżej. Na ile Moniko masz takie wrażenie, że jednak mamy jakąś destabilizację między relacjami świata, przyrody, a człowieka? Bo te zwierzęta jednak, my widzimy, że zwierzęta zaczynają robić rzeczy, których chyba kiedyś nie robiły. Nie wiem, czy może kiedyś dziki też do miast wchodziły, ale albo nie wchodziły, bo nie było takich miast. Ale mówi się jednak, że człowiek zabiera im kolejne siedliska, no to one gdzieś sobie szukają. Też są sprytne, więc czują, gdzie mogą zdobyć pożywienie. I to robi się na człowieka, robi się to problem. Ale czy zastanawiamy się, jaki to jest problem dla zwierzęcia?
No, tak jak zaczęłam o tym, że dużo, dużo zmieniliśmy na Ziemi i dużo, dużo mamy wpływu na to, jak wygląda to, co wygląda wokół nas, urbanizacja, drogi, to wszystko zaburza tak naprawdę te siedliska zwierząt różnych dzikich, które nie przemieszczają się, nie mogą się czuć komfortowo, można powiedzieć, w tych warunkach, tak? Jak ja pomyślę sobie, że na przykład ktoś by miał wytoczyć autostradę koło mojego domu, no oczywiście wyjdę i będę protestować, tak? A z drugiej strony no, zwierzęta, które koegzystują, powiedzmy, w tym całym ekosystemie tutaj u nas, gdzie my mamy taką dużą ingerencję, no muszą się jakoś odnaleźć. I wydaje mi się, że po prostu poszukują miejsc, powiedzmy, adaptują się, można powiedzieć, nawet do tego, co je otacza. Nie mówię, że to jest jakaś ewolucja, tak? Czyli tak, my też się troszeczkę adaptujemy do tego, co się dzieje, zmienia się wokół nas klimat, zmienia się środowisko, zmieniają się różne rzeczy i my do tego się adaptujemy. Tak, no można powiedzieć, teraz dużo jest też doniesień na temat tego, że wilki się pojawiły, prawda, w naszych okolicach. To się upatruje w tym powód między innymi w wojnie na Ukrainie, tak, i migracji zwierząt i my do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. U nas w warmińsko-mazurskim no coraz więcej tych wilków jest rzeczywiście. I ludzie zaczynają się stresować, tak, tym, że no jak to, no takie wilki przychodzą i... O wilkach w Polsce. Tak, więc no wydaje mi się, że to te zwierzęta, nawet jadąc tutaj myślałam sobie właśnie, że przecież te, jak była pandemia, to ja jestem z Olsztyna, więc w Olsztynie, w instytucie, wokół naszego instytutu to często bywają dziki przychodzące, a jak była pandemia, ludzi nie było, to te zwierzęta dzikie się czuły wspaniale w mieście, naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że w Warszawie może podobnie, ale... W Warszawie mamy też takie swoje miejsca, w które gdzieś tam zwierzaki, chociażby z Kampinasu wychodzą, ale to Krynica Morska, tam była niedawno, tam nawet pomnik dzika, dziki to po prostu są mieszkańcami trochę tego. Tylko właśnie, czy to jest coś, co powinien... Nie wiem, czy tak zapytać, ale bo to znaczy powinno, nie powinno, ale czy to są jakieś powody do zmartwień, czy to jest naturalny efekt naszego działania, czy to jest może czerwona lampka na zasadzie, hej, za bardzo wchodzicie, mówiłaś o tych wyspach owczych, tak, jako o takim miejscu, gdzie się naturalnie podchodzi, tak, może się bardziej szanuje, chroni siedliska, miejsca rozrodu zwierząt, że no o tym po prostu zapominały w Polsce i nie tylko, Kasiu. Także... Wygląda to właśnie w ten sposób, że z jednej strony to my zabieramy przecież zwierzętom ich teren, w którym bytują, także one wchodzą też właśnie na nasz teren, bo nie mają miejsca. Z drugiej strony też właśnie tutaj jest to dla nas pewne niebezpieczeństwo, bo na przykład taki no, zderzenie z dzikiem może się źle dla nas skończyć. One przychodzą tutaj, bo mają dostęp, już się przestają bać ludzi, wchodzą właśnie do osiedla. Zostawiamy dużo odpadków, resztki, którym się żywią później te zwierzęta. Także właśnie jest to pewne zagrożenie może być dla człowieka. Jeśli mogę dodać, to wydaje mi się, że też są takie zagrożenia wynikające z tego, że te niebezpieczeństw pochodzących właśnie z tych chorób pochodzących od zwierząt, tak? I to wydaje mi się, że być duży problem, ponieważ to ma wpływ nie tylko na to, co jemy, ale też no, można pomyśleć o tym, że taka druga pandemia, którą mieliśmy, może być pochodzić od innych zwierząt, tak? I im bliżej ich żyjemy, im one nas bliżej żyją, im bardziej miesza się ta informacja, powiedzmy, na różnych poziomach, no to istnieje wtedy większe zagrożenie, że takie choroby się znów pojawią różnego rodzaju. Zresztą takie choroby pochodzenia właśnie od zwierzęcego, to są wpisane właśnie na jedno z większych zagrożeń i też ta lekooporność. Tak, czy antybiotykoodporność. Antybiotykoodporność, tak. Będziemy mogli sobie rozmawiać o tym trochę już w podcaście Światowej Tak, więc no, wydaje mi się, że to jednak takie zagrożenie stwarza. No i powinniśmy jakoś reagować na to, tylko jak, tak? Żeby jednak tej homeostazy nie zaburzyć, bo ważna jest w sumie ta homeostaza, taka, powiedzmy, czy ten stan taki zrównoważonego rozwoju wszystkich nas tutaj na tej planecie, tak można powiedzieć. Słuchajcie, to może będzie absurdalne pytanie, ale takie czasami są dosyć trafione.
Dużo się mówi w mediach o tym, jak świat się zmienia, jak się rozwijają technologie, gdzieś tam sztuczna inteligencja, czy ktoś zajmie miejsce człowieka, no chcemy mieć kawałek tej ziemi dla siebie. Czy zwierzęta, rośliny rozwijają się równolegle tak szybko na przykład, jak nowe technologie i masz, Ania, przykłady w swojej pracy badawczej takich roślin, które jak zaczynałaś je badać, to miały konstrukcję albo miejsce występowania, teraz nagle wiesz, rozszerzają swoje pole wpływu. Rośliny inwazyjne. W ramach mojej pracy doktorskiej zajmowałam się również roślinami inwazyjnymi w Antarktyce. To takie miejsce, powiedziałam, nie bardzo dla roślin. Dlatego właśnie wybrałam ten ekstremalny klimat, żeby zobaczyć, jakie rośliny tam, właśnie tam wylądują, w Antarktyce. No bo rozumiem, rośliny, które przenoszą się w naszej strefie klimatycznej. Nie wiem, wiatr na ubraniu, no właśnie, podróżujemy, tak. To też pewnie samolota. W Antarktyce jest taka jedna roślina, trawa, wiechlina roczna. Ona występuje wszędzie, tylko nie w Antarktyce. Tam jest jedyną rośliną, która zdołała wytworzyć stabilną populację. Jest tam już dostępna od 30 lat, ale musiała wykorzystać duże wkłady energii, żeby tam się przystosować. To nie jest tak, że ona jest taka sama jak u nas. Czyli trawa jest w Antarktyce, inna, ale jest. Tak. Aha. No i one mają bardzo duże możliwości plastyczne. Potrafią zmieniać swój na przykład fenotyp, czyli inaczej wyglądają. W Antarktyce jest dużo większe nasłonecznienie, znaczy dużo większe stężenie promieni ultrafioletowych. Dlatego na przykład tam trawa, ta sama trawa, ten sam gatunek zawiera więcej antocyanów, co jest jakby taką tarczą, która pomaga funkcjonować w tak silnym nasłonecznieniu. Ma inny też, inny pokrój. U nas trawa ma dłuższe liście, a tam jest krótsze, ponieważ tam bardzo jest silny wiatr. Czyli rośliny się świetnie adaptują, tak? Wszystkie oczywiście są takie, które się adaptują. Gatunki plastyczne, takie właśnie jak gatunki inwazyjne, no to jest nawet straszne, jak one bardzo mogą się adaptować do tak różnych nowych siedlisk. Przecież Antarktyka i Polska, to jest zupełnie, wszystko jest różne. Tak sobie, nie byłam nigdy tam, gdzie ty byłaś, ale domyślam się, że są to zupełnie... I temperatura, i no wszystko jest różne, a i tak ta trawa zdołała przebrnąć wszystkie bariery klimatyczne. Znaczy oczywiście znalazła się tam ze względu na... dzięki człowiekowi. Antarktyka sama by się obroniła. Człowiek jest jedynym wektorem, który przynosi skutecznie rośliny inwazyjne. A dlaczego trawa jest na Antarktyce rośliną inwazyjną? W sensie, dlaczego polega jej inwazja? Ona szkodzi? Może szkodzić. 30 lat w skali świata, w skali natury to jest nic, to jest chwila. Dlatego może szkodzić w przyszłości, ponieważ zabiera szansę rodzimej trawie. Ponieważ rodzima trawa nie ma tak dużych możliwości dostosowywania się do zmian klimatycznych, jak ta trawa inwazyjna. Więc ta trawa inwazyjna będzie powoli wchodzić na tereny, które mogłyby być zajęte przez rodzime gatunki. Mm-hmm. Na przykład tam jest dużo mchów, a trawa jest bardziej inwazyjna niż mech i szybciej rośnie. Więc jest realnym zagrożeniem dla tamtejszych muszarników. Jeśli będą nas oglądali twórcy hollywoodzkich superprodukcji, to zrobią takie po prostu film animowany o trawach, albo taki horror o trawach, które tam pożerają. Ale takie filmy, może niekoniecznie horror, ale filmy dla dzieci przecież się pojawiają. Właśnie Moniko, to pytanie do was o zwierzęta. Różne takie historie właśnie, że tam zwierzęta rządzą światem, albo mają swój parlament, albo mają... Poza tym, że nie wiem, czy je oglądacie z przychylnym okiem, czy raczej z pogardą, to czy na ile właśnie zwierzęta rozwijają się tak szybko, że może rządzić światem nie będą, ale... Bo my jesteśmy naczelnymi, jak postawiliśmy. Nie ma ci kciuków. Nie to nie nas, że odpowiedziałeś. Jak to patrzysz, Kasia? To znaczy, jeśli produkcja filmowa jest, jeśli to jest dobry film, dobra produkcja, no to bardzo, bardzo chętnie się takie rzeczy
ogląda. Natomiast może jeszcze tak wracając do gatunków inwazyjnych, no to również w miarę jak, i to też może być dla nas też pewne zagrożenie, bo i w miarę jak się ociepla klimat, jak to niektóre na przykład właśnie choroby, które jeszcze nie było ich gdzieś powiedzmy w Europie Południowej, to powoli coraz szybciej mogą się, mogą no, tych wcześniej zimniejszych terenów się później dostawać. Czyli na przykład mamy już nie mówiąc o tym właśnie o ASF-ie, który właśnie no przechodzi tutaj, ale to z drugiej strony troszkę, ale pewne na przykład jeszcze i jakiś czas temu nie było w Polsce difilariozy, a już od... Czy to jest jako, choroba? To jest przenoszone, to są takie nicienie, które żyją sobie w naczyniach krwionośnych i nicienie, które mogą być przenoszone przez komary. Także i to też jest w sumie zoonoza. Najczęściej u psów, kotów występuje, ale może mogą też na człowieka. Ty mówiłaś, Monika, o tym, że są takie choroby zwierzęce, są na liście tych, które potencjalnie będą niebezpieczne. To znaczy, co miałaś na myśli? Czy są jakieś takie, mówi się o tym, czy to są jakieś naukowe, czy w naukowych tekstach, czy... Generalnie jest też taka tendencja w nowych badaniach, ta tendencja jedno życie, czy one health, mówiąc po angielsku, i które jakby stwarza taką koncepcję badań i w ogóle działalności na różnych poziomach, bo to też się tyczy społeczności rządzących, tych, co ustawy nam tutaj powiedzmy proponują, żeby jednak traktować wszystko, co nas otacza, jako całość, czyli zdrowie człowieka, zdrowie zwierząt i zdrowie środowiska. I w tym obszarze właśnie planuje się współpracę nie tylko badaczy, ale też właśnie lekarzy weterynarii, lekarzy powiedzmy ludzkich, lekarzy medycyny weterynaryjnej powinnam powiedzieć, właśnie osoby, które są zaangażowane w projektowanie jakichś polityk. Okay. Oczywiście to na poziomie Unii Europejskiej się dzieje i w związku z tym w związku z tym, że te choroby się pojawiają, jakby też wracając do całej pandemii i to, jak myślimy, jak się odbyło ewolucja tego wirusa, czy skąd ona pochodzi, to oczywiście były różne teorie, no to można powiedzieć, że jednak był to wirus, który pochodził od nietoperzy, prawda? Więc jakby no, tak w skrócie mówiąc, tak? Więc... Zacieranie się granic między tymi środowiskami zwierząt i ludzi ma miejsce. Wydaje mi się, że zachwianie równowagi między tym to jest najgorsze nasze zagrożenie. To znaczy, że wchodzenie zbytnio w obszary wspólne może pewne zagrożenie powodować i powinniśmy w jakiś sposób reagować. To znaczy... powstrzymywać się pewnie od niektórych aktywności albo właśnie odstraszać zwierzęta od jakichś siedlisk ludzkich, tak? No tam, na przykład my w Instytucie swojego czasu pracowaliśmy nad jakimiś takimi odstraszającymi feromonami, tak? Do zwierząt, które powiedzmy nie pozwalają wchodzić określone zwierzęta na jakiś tam określony teren. Zresztą to nie jesteśmy pierwsi, tak? I to na świecie, na przykład w Kanadzie, gdzie rzeczywiście tych zwierząt dziko żyjących jest sporo. Natomiast no, ta nasza ingerencja w ten świat powoduje, że ta równowaga jest zaburzona i niektóre gatunki oczywiście mogą się rozprzestrzeniać, tak jak to mówiliśmy o trawach, ale inne ulegają wyginięciu. Tak. I wtedy ta równowaga się zaburza i no, musimy o to dbać. Dużo jest takich aktywności na poziomie właśnie czy funduszy, które wspierają badania, czy też rozwój właśnie takich aktywności na poziomie społeczności, czyli powiedzmy szkoły, jakiejś małej społeczności lokalnej. Jest sporo takich aktywności, które my uważam są warte wsparcia i podnoszą też tą świadomość, o której mówiliśmy na początku. Kasiu? Chciałaś się włączyć? Mhm. Jeszcze właśnie odnośnie niektórych, bo z jednej strony to
Mówiliśmy tutaj o pewnych zagrożeniach, jeśli zwierzęta dzikie podchodzą do siedzib ludzkich, ale to jest też, z jednej strony to jest zagrożenie dla nas, a z drugiej strony to my też jesteśmy zagrożeniem dla tych zwierząt. Na przykład jest, jeśli też o gatunkach takich, które są albo właśnie pod ochroną, albo są zagrożone wyginięciem, tak, jak sprawdzałam ostatnio, to mamy populację żubrów. 1/4 populacji światowej jest w Polsce. Tak, obecnie dwa... tak, u nas jest około 2600. No i to jest populacja, która jest bardzo. Ona jest bardzo blisko spokrewniona, można powiedzieć. Jeśli jakiś czynnik chorobotwórczy dotrze do tej populacji, to jest duże prawdopodobieństwo, że bardzo się w tej populacji rozprzestrzeni. Teraz jest problem na przykład z gruźlicą u żubrów, także jest niestety wiele żubrów może przenosić właśnie tą bakterię. I właśnie też jest zagrożenie takie dla tych zwierząt od naszej strony. Nie tylko zabieramy im właśnie środowisko życia, możemy też niektóre te zony z obie strony działają. No i przez to bioróżnorodność może się również... Słucham, to jest fascynujące, czy w ogóle, nie wiem, są prowadzone takie badania, czy jesteśmy w stanie to stwierdzić, na ile to, jak zwierzęta, nawet na przykład tych traw, które mnie zafascynowały, trawy takie, a nie inne, inwazyjne, przeniósł na Antarktykę człowiek. Wilki podchodzą pod rejony, w których nie były, ze względu na działalność człowieka. Jakie rzeczy, jeśli chodzi o nie, migrację zwierząt, nie wydarzyłyby się, gdyby nie było człowieka? To znaczy, co jest ich jakby naturalnym procesem wędrowania, zmiany miejsca, zmiany klimatu, też wina człowieka. Gdzie nie spojrzysz, to... Przepraszam, ale gdzie nie spojrzysz, to jest jakieś nasze działanie. Właściwie chyba nie da się tego oddzielić, prawda? Nasza ingerencja jest, wydaje mi się, bardzo duża. Tak, ja tu chciałam powiedzieć, że ponieważ się zajmuję się rozrodem, ale też pracuję na różnych gatunkach, na muchach na przykład, i pamiętam takie rozmowy z moim partnerem, partnerką jakby w pracy z Izraela, która zajmowała się właśnie takimi gatunkami much, które są w owocach transportowane między kontynentami, na przykład zagrażają populacją innych owadów, które są na kontynencie. No, nie wiem, ja nie miałam takiej świadomości, że naprawdę to może być bardzo poważne zagrożenie, bo to nawet widzimy te populacje pszczół, na przykład w Ameryce, które są takie bardzo agresywne, a tutaj muchy jakieś, które są, przyjeżdżają z innego kontynentu na drugi, nagle jest inwazja określonych much, która zaburza po prostu populację lokalną, która powiedzmy miała jakiś cel życia istnienia, funkcjonowania na tym kontynencie. To na pewno też jest ważne, na przykład szczególnie na wyspach. Nie wiem, jak podróżujemy, to wiemy wszyscy, że wszystko trzeba zawsze wyrzucać i no, nie wiem, do Australii jak lecimy, to tym bardziej niż do takich właśnie mniejszych kontynentów, gdzie to są naprawdę takie rzeczy, no wszędzie jesteśmy, tak? I jak sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, że tak mocno ingerujemy w tą całą cały system, no to wydaje mi się, że sporo powinniśmy zrobić, żeby no, wyhamować, o tak może powiem, już kolokwialnie. Człowiek w ogóle, no właśnie, tutaj cały czas zastanawiamy się, szukamy tego ręcznego, żeby go zaciągnąć, tak? Bo już jest trochę za późno na takie hamowanie pulsacyjne, bo to już trzeba ręczne, bo inaczej nie damy rady. Uważam, że zawsze dobrze sobie zadawać w życiu pytania. I takim pytaniem, które lubię, jest pytanie po co? Po co coś robię? Dlaczego coś robię? Ja jestem bardzo ciekawa, co się stało? Jak to się stało, że trafiłyście do tej, a nie innej dziedziny nauki? Z jednej strony rośliny, z drugiej strony zwierzęta, też wieloetapowo, to też unikam, wiem, że tak interdyscyplinarnie. Zresztą myślę, że wszystkie, jak tu siedzicie, macie takie interdyscyplinarne podejście jednak do tego świata przyrody ożywionej i nieożywionej. To był jakiś konkretny powód dojścia do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście, jakaś taka konkretna sytuacja? Czy na przykład chciałyście sprawić, żeby zaciągnąć ten hamulec ręcznie i po to robicie swoje badania, żeby się człowiek opamiętał? Aniu? Wydaje mi się, bardziej na mnie. Ja byłam bardzo ciekawa. I od zawsze byłam ciekawa tych miejsc, które są niedostępne dla człowieka. Bo tam jest jednak duża naturalność jednak. A dlatego moim pierwszym jakby przystankiem w karierze naukowej była Antarktyka.
Ponieważ tam nie tak, ma. Tak, grubej rury od razu powiedziałam. Tak, tam nie ma po prostu. Gdzie nie ma człowieka, to wymyśliłam takie miejsce. Tam nie ma i po prostu nie ma naturalnej, naturalnej populacji człowieka. I to było dla mnie to na, takie fascynujące, bo chciałam zbadać te rośliny z jak najmniejszym właśnie tym człowieczym faktorem. No oczywiście ta roślina inwazyjna i przyniesiona przez człowieka. Są oczywiście, pracowałam na stacji badawczej, która została zbudowana przez człowieka i byli tam ludzie, byli naukowcy, byli na ludzie, którzy zajmują się jakby działaniem tą stacją. No ale tam jeszcze widać ten tą pionierskość. Na przykład tam lodowiec cofa się szczególnie teraz z zawrotną prędkością, jeśli chodzi o skalę światową. I to jest też fascynujące. Co tam będzie? Co się pojawi na tej nowej przestrzeni, która powstała po tym, jak się lodowiec cofał? Też właśnie robiłam takie badania o sukcesji naturalnej tych terenów, które tam będą. Bez tej rośliny inwazyjnej na pewno byłyby porosty, mchy, trawy. A teraz? Ta roślina inwazyjna już tam jest. To można powiedzieć, że tobie jako naukowczyni działalność człowieka jest na rękę, bo w wyniku tej działalności możesz zobaczyć rzeczy, których jeszcze wcześniej nie było. Tak? No im więcej gdzieś tam namieszamy, tym więcej takich niespodziewanych jakichś elementów. Ponika u ciebie? Ponieważ ja mam taki eklektyczny dorobek, więc może zacznę dlaczego? To czyli doktora zrobiłam badając terapię antynowotworową, więc jakby oczywista sprawa, tak? Leczenie ludzi i pomoc w tym, jak można zwalczyć nowotwory, które powiedzmy są skutkiem różnych mutacji czy tego, co się dzieje w środowisku. Natomiast później moje zainteresowania trochę bardziej zostały ukierunkowane na płodność, rozród, tak? Więc jakby ponieważ ta płodność spada nie tylko u ludzi, ale i u zwierząt, tak? Tak jest? Naprawdę? Z czego to wynika? To z tego, jak wpływamy na to, co jest dookoła. Tak? Jest znowu. Myślę, że tak. Wracamy. Każde zdanie będzie miało, każdy będzie miał to plan. No można tutaj mnóstwo, jeśli chodzi o człowieka, to tutaj można czynników, które wpływają na spadek rozrodczości, czy u mężczyzn, czy u kobiet, czy u par, powiedzmy, które starają się dziecko, no jest wiele, tak? Generalnie. Więc jakby tutaj myślę, że przesłanką było to raczej próba odnalezienia jakiegoś rozwiązania, żeby poprawić to, co żeśmy zepsuli, można powiedzieć, tak? Czyli poznać podstawy interakcji zarodek matka, czy też to, jak to, co jemy, wpływa na nasze potomstwo, dlaczego ono jest mniej płodne, albo... Więc jakby no raczej... Nie profilaktyka, znaczy pewnie może w pewnym sensie profilaktyka, tak? Jak poznamy już wszystkie te elementy, ale na razie to jakby poznania tego, co się dzieje, kiedy my mamy te różne sytuacje niekomfortowe w naszym życiu. Tylko się poza tym, że leżysz w gabinecie, to zajmujesz się genetyką. No więcej embryologią doświadczam. Embryologia, no to dokładnie. Właśnie. Można powiedzieć. Także właśnie to, jak z jednej małej komórki później może powstać cały organizm. Co wpływa na to, jak ten organizm będzie się rozwijał. Co się dzieje, bo to jest ogromny potencjał, jaki może mieć taka właśnie rozwojowa, jaki może mieć taka jedna komórka. Ale też właśnie te granice też między gatunkami, co sprzyja, co sprawia na przykład, że tu tutaj te na przykład jedna mieszanka, powiedzmy, może dać płodne potomstwo, jedna nie. Jak można, no i też tutaj jak można by było, no tutaj też wejdziemy znowu w to, jak człowiek ingeruje w środowisko. Także niestety znika coraz więcej gatunków znika. Musimy prowadzić na przykład na wypadek, czy tutaj jeśli chodzi o rośliny, no to na wypadek suszy prowadzić biobanki, a również coraz więcej... Czyli gromadzenie materiału, albo materiał genetyczny, tkanki, komórki, poszczególnych gatunków, tak? I poszczególnych nie tylko poszczególnych gatunków, ale też na przykład ras tutaj u zwierząt, bo tak czyli właśnie chronienie gatunków zagrożonych i też w ten sposób możemy później
mieć na tyle dużo, materiału, że możemy później takie zwierzę tak otworzyć, taki gatunek. Także no to jest w tym fascynujące, że możemy padło słowo klucz, jedno właściwie z wielu słów kluczy, słowo susza. Zastanawiam się, na ile teraz chciałam was zapytać o takie trendy, tematy, które dla nas ludzi gdzieś spoza świata naukowego może są odległe, a dla was, dla ludzi, którzy w tej nauce związanej właśnie z fauną i florą, ze zwierzętami, z roślinami. Wy o tym mówicie, wy o tym dyskutujecie na konferencjach, na spotkaniach. Na ile, Aniu, rozmowy o suszy w świecie ludzi, którzy zajmują się roślinami, to są takie rozmowy właśnie. Co możemy zrobić, żeby zachować? No bo susza po prostu niszcza ekosystemy, tak, roślinne. A może nie. A może ty powiesz, a ja badam te rośliny, które przetrwają i które się... Bardzo bym chciała tak powiedzieć, ale jednak nie. Jednak susza to jest jeden z głównych czynników zanikania naturalnie występujących gatunków w Polsce. W Polsce? Ja akurat pracuję teraz na gatunkach chronionych we florze Polski. No i niestety... Na roślinach chronionych, tak? We florze Polski? Tak. Okay. I niestety obserwujemy zanikanie naturalnych stanowisk. Warzucha. Polska. Ma teraz bardzo mało osobników. Ma tylko jedno stanowisko naturalnie występujące na Lubelszczyźnie. I właśnie przez osuszanie, no muszę powiedzieć, że przez człowieka, ponieważ człowiek wybudował tam kopalnię, kopalnia spowodowała osuszanie terenu. I ta jedna właśnie to siedlisko po prostu przestało istnieć, ponieważ warzucha straciła swoje optymalne warunki do rozwoju. Języczka syberyjska też tracimy ją. Już osuszanie, czyli zmiana terenu, ale też wypas nadmierny, czyli też znowu człowiek, ale też zwierzęta. Ale zwierzęta teraz u nas nie są samopas, nie żyją naturalnie, także jednak człowiek przez zwierzęta to zgryzanie, wydeptywanie. To potęguje jakby efekt suszy. Ale susza jest bardzo, bardzo widoczna. Wszystkie te rośliny, które żyją i lubią takie tereny podmokłe, mają teraz bardzo, bardzo trudne orzech do zgryzienia. No teraz gdzieś tam na szczęście w tej debacie mam wrażenie przebija się temat, nie wiem czy zauważyłyście, jak ochoczo różne korporacje swego czasu sadziły las. Wszyscy nagle sadzili lasy, bo poszła taka informacja, że trzeba sadzić lasy. I teraz pojawia się taka informacja, może jednak byśmy na przykład zadbali o mokradła. Okazuje się, że mówi się o mokradłach, które są jeszcze bardziej takimi, że te lasy to jest taka trochę dobry PR, a to czym się trzeba zająć rzeczywiście, żeby zachować bioróżnorodność i żeby to wszystko wzmocnić jeszcze bardziej sensownie. To są mokradła. Dobrze celuję pani profesor, to pytanie do Moniki. Monika na mnie patrzy tak. Tak, może to pytanie do Ani, bo jednak... Myślę, że pytanie, tak, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to się łączy w całość, tak? To znaczy cokolwiek... Jak mówiłaś, one health. Tak, łączy się w całość, to znaczy, że mamy, nie tylko mokradła są potrzebne, bo mokradła są potrzebne pewnie dla określonej populacji zwierząt, roślin, a pewnie czytaliśmy w ubiegłym roku sporo było artykułów na temat rafy koralowej, prawda, i jej wybielania i jak to ma wpływ na to, ile jest tlenu w atmosferze, więc jakby no to wszystko, tak, i jakby perspektywa tego, że nie będzie tych raf koralowych, my na przykład w Instytucie mam kolegę, który się zajmuje właśnie tym problemem i sztucznym rozmnażaniem właśnie rafy koralowej. Tak, takie zajęcie w Polsce tutaj. Więc jak możemy temu właśnie, o czym mówiłam trochę o tym w swoich badaniach, że jak my możemy, w jaki sposób możemy przeciwdziałać tym skutkom tego, co już narozrabialiśmy trochę tutaj. To samo mówi Kasia, no przeciwdziałamy skutkom tego, jak narozrabialiśmy. Gdzieś tam próbujemy zachować jakiś materiał genetyczny organizmów, które wyginęły albo giną, albo jest ich niewiele przez naszą działalność. Słuchajcie, to takie może trochę defetystyczne, ale a jak nie powalczymy o tę bioróżnorodność, to co? Jak się słucha też różnych dyskusji takich na poziomie europejskim czy ogólnoświatowym, o co musi walczyć Unia Europejska, ONZ, bioróżnorodność, zachowanie bioróżnorodności. Kasia, a jak nie będzie, jak się tym nie zajmiemy, to co się stanie? Jak zaniedbamy?
Przede wszystkim zniknie wiele gatunków i my też nie mamy do końca, nie do końca nie wiemy, jak te na siebie oddziaływują po prostu gatunki. Także jak jeden gatunek zniknie, okaże się, że to było źródło pożywienia innego gatunku, ten również zniknie. Kaskada. I tak dokładnie, dokładnie. Także im bardziej i też te biocenozy, które są, im bardziej jest zróżnicowane, tym bardziej one są też trwałe. Czasami to są tak drobne korelacje tutaj między różnymi jest na przykład jakiś bardzo specyficzny owad, który żywi się tylko jakąś jednym tylko rodzajem roślinności, znika ta roślina, znika ten owad. Tak. I tak po prostu nie wiemy do końca, co się wtedy może zdarzyć. Już były takie przykłady, gdzie na przykład wielka klęska głodu w Chinach, kiedy uważano, że przywódca tutaj uważał, że pewne ptaki wyjadają ziarna, a okazało się, że te ptaki oprócz tego, że wyjadają ziarna, wyjadają też pewne owady, które robią dużo większe spustoszenie i te owady szarańcza się rozmnożyła i zjadła wtedy te uprawy. I była wielka klęska głodu. Także symbole takich zmian, kiedy mówisz o Chinach, ja pamiętam taki film dokumentalny, który był już naprawdę długo, długo, dawno, dawno temu. I zdjęcia, jak w Chinach kwiaty są zapylane przez ludzi, bo nie ma tam pszczół. Pszczoły się przez pewien czas, pewnie teraz też dla was, znaczy wciąż są takim symbolem niszczenia tak, środowiska. Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? Czy ten alarm, macie wrażenie, dotarł, czy nie bardzo? Kasia? Znaczy tak mamy... W ogóle o owadach tak. Mówię, stąd zaczęłyśmy w łąkach przecież, tak? No to wszystko się... One health, jeden organizm, tak? Wdraża się pewne działania, żeby chronić pszczoły, które też dotyczą na przykład rolników. Rolnicy nie mogą na przykład nawozić albo stosować jakichś oprysków w ciągu dnia, muszą w nocy, kiedy pszczoły nie owady, też inne owady, kiedy one nie... kiedy one nie wylatują. Także mamy na przykład strefę, czasem może się zdarzało tutaj, Państwo czasem widzieli, jak wjeżdżając do jakiegoś województwa, jakiejś tutaj gminy, że jest teren tutaj, gdzie jest waroza albo zgnilec. Także to się, żeby na przykład z danego terenu produktów pochodzenia od tego zwierzęcego, żeby nie przenosić, żeby ulów na przykład nie przenosić też na teren, który jest objęty daną chorobą. Także w ten sposób się przeciwdziała. Dbałam o ratonie. Monika, pytałam o te trendy, tematy do rozmów. To ciebie też wędruję z tym pytaniem. Gdybym cię też poprosiła o takie zerknięcie. Trochę patrzymy w tym podcaście, taką szklaną kulę. Jakie będą trendy w twojej dziedzinie? Nawet w tej naszej dzisiejszej rozmowie, gdybyśmy ją prowadziły za 5 lat, to jakie tematy byśmy dorzuciły? Co się będzie zmieniało? Nad czym będziecie pracować? No, ponieważ w instytucie zajmujemy się właśnie rozrodem i żywnością, co ciekawe, więc myślę, że bardzo duże będzie mieć powiązanie tych dwóch tematów. Tak sądzę i chciałabym, żeby tak było. To znaczy, że wiemy nie od dziś, że to, co jemy, ma wpływ na różne rzeczy u nas na organizmie i ponieważ mamy spadek taki diametralny, że płodności u ludzi, a żeby ten nasz gatunek został zachowany w jakimś stopniu, no to musimy zadbać o to, żeby poprzez chociażby dietę odpowiednią, w odpowiedni sposób siebie traktować, dobrze siebie traktować, żeby wydać potomstwo. To się też tyczy zwierząt, prawda? Więc jakby to też się rozchodzi na zwierzęta, to jak je żywimy i później ci, co jedzą mięso, jedzą to mięso, czy ma być zdrowe, czy nie. Więc to też się wszystko mieści w tym temacie One Health. Ale zapytałaś wcześniej o to, o tą suszę. Ja bym chciała powiedzieć, że my trochę z punktu widzenia zwierząt na co innego patrzymy. To znaczy, to jest powiązane mocno z tą suszą, ale bardzo spora ilość badań teraz, szczególnie w tej części, powiedzmy, południowej Europy nawet, dotyczy
z takiego stresu cieplnego, tak? Znaczy podnosi się temperatura i nawet zwierzęta hodowlane, powiedzmy, utrzymywane kiedyś w warunkach, powiedzmy w Hiszpanii, gdzie była, powiedzmy, jakaś tam jedna temperatura, są utrzymywane w jakiejś teraz wyższej temperaturze, bo generalnie mamy wzrost temperatur, no to musimy zadbać o to, żeby ona, ta temperatura była unormowana, tak? Bo wiadomo, że no te, ta podnosząca się temperatura w oceanach powodująca to, że mamy ten bleaching tej rafy koralowej, one też się nie mogą rozmnażać tak, jak się rozmnażały kiedyś, bo te różnice temperatur powodują zachwianie właśnie tych procesów związanych z rozwojem. Tak samo jest u zwierząt gospodarskich. Jak wzrasta temperatura, to spadają te wszystkie elementy związane z utrzymaniem gatunku tak naprawdę. Tak? Oczywiście możemy się zastosować i my się dostosowujemy. Różne gatunki się dostosowują, mówiliśmy o plastyczności, ale pamiętajmy, że jakby wszystko teraz jest bardzo szybko, dużo. Dokładnie. Nie masz czasu, jakby nie, żeby się przystosować. No, oczywiście możemy wrócić do Darwina i myśleć o tym, że to rzeczywiście może tam wiele lat i tam może się dziać, żeby jakaś tam zmiana zaszła, ale no te zmiany też zachodzą dość szybko, my się łatwo adaptujemy do różnych warunków, natomiast no są gatunki, które nie mają tej plastyczności, prawda? No i niestety i to są i zwierzęta, i rośliny, i po prostu je tracimy. Kasiu, chciałaś coś dodać? Tak, że musimy też powoli, będziemy pewnie dostosowywać warunki, w jakich są zwierzęta hodowlane, właśnie do zmieniającego się tutaj klimatu. I na przykład właśnie możemy czerpać tutaj wiedzę od krajów, które właśnie mają wyższe te temperatury. No i dla przykładu w Izraelu krówki są utrzymywane, oczywiście zupełnie inny rodzaj pożywienia też dostają, tak, bo z lokalnych źródeł. Inne szerokość, inne miejsce, są obory, są na przykład zraszane tutaj, załawiane dodatkowo, żeby miały po prostu niższą komfort termiczny, bo pamiętajmy o tym, że dla nas temperatura komfortu termicznego to jest tak 20-25 stopni, a dla takiego przeżuwacza no to jest około 10 stopni. Kiedy nam już jest zimno, to dla tej krówki to jest idealne. Także jak jest właśnie za gorąco, no to wtedy właśnie te wszystkie parametry też produkcyjne będą spadać, właśnie ten stres cieplny się pojawi. No tak, to jest to, o czym mówisz, o tej temperaturze, to jest opowieść o tym, jak to jest, że sarny wędrują po lesie i zimą dają radę, a ty się ubierasz w 10 kożuchów, a one dają radę. No to jest ta temperatura. Stres cieplny, bardzo ważny wątek. I też dzięki, że zwróciłeś się na to uwagę, bo wydaje mi się, że to są takie efekty, efekty globalnego ocieplenia, wzrostu temperatury, o których dosyć mało się mówi, wbrew pozorom, bo warto o nich pamiętać. Muszę to pytanie zadać, jeżeli rozmawiamy o zwierzętach, tym bardziej, że ten wątek gdzieś tam w tle się już pojawił. A nie moglibyśmy jako ludzie tak bez zabijania zwierząt całkiem? Tak całkiem, żadnych odstrzałów nie robić, tego mięsa może jednak nie jeść. To nie jest pytanie prowokacyjne, nie wiem, to jest takie pytanie trochę cywilizacyjne. No właściwie, skoro tak się uważamy za takich rozwiniętych, możemy sobie wyhodować sztuczne mięso, no już wszystko możemy wyhodować w laboratoriach, to może byśmy aż tak poszli w tę ochronę, żeby nie zabijać w ogóle, Kasia. Cieszę się, że od ciebie dotarłam. Dziewczyny mają więcej czasu na myślenie. Generalnie jedzenie zbyt dużej ilości mięsa też nie jest takie dobre dla naszego zdrowia. Faktem jest, że przesadziliśmy, tak? Że produkcja mięsa jest za duża. Tak. I na śniadanie tutaj jakieś szynki, później na obiad i na kolację. Także my tego za dużo generalnie jemy. Także z jednej strony jest zdrowiej, żeby tutaj jedzenie mięsa ograniczać. Natomiast myślę, że nie można tego robić absolutnie na siłę, jakoś tutaj wprowadzać jakieś, że nie. Ja pytam jeszcze naukowo, czy to jest uzasadnione naukowo, tak? Tak bym zapytała bardziej. Nie pytam o wątki, czy wątki etyczne też się pewnie z tym wiążą, siłą rzeczy, tak? Natomiast też nie mówię po to, żebyśmy, chociaż może tutaj Ania ma jakąś super dietę roślinną, zaraz o tym porozmawiamy, już była zupa z pokrzywy, więc możemy to rozwinąć, ale czy z punktu widzenia naukowego, skoro nauka jest tak rozwinięta, nauka, nie wiem, o zwierzętach, suplementacji, tego, co jest potrzebne, tu mówimy o żywności, tak? Że może udałoby się tego uniknąć, nie wiem. Bo tak dieta całkowicie, bo to jeszcze też, czy mówimy tam o diecie wegetariańskiej, czy o wegańskiej, niestety pewne witaminy są dla nas, które są w produktach pochodzenia zwierzęcego, są dla nas niezbędne, ale możemy je na przykład suplementować.
tutaj to jest... Jest to, jeszcze generalnie odpowiedzi wprost na moje pytanie, doskonale. Tak. Monika odpowie wprost na pewno. Ja może się tutaj odkryję, jestem wegetarianką od 20 paru lat, więc generalnie jestem tu i żyję, więc i nawet mam syna zdrowego. Jest tak, wiesz, można, tak? Właśnie, czemu nie masowo? Znaczy, ja myślę, że Nie wiem, co się kryje za tym pytaniem, naukowe aspekty. Znaczy to bardziej, co robimy z tymi zwierzętami w laboratoriach, czy nie, po prostu co, czy dalibyśmy sobie radę bez nich? Nie, bardziej jakby ludzie, nie pytam ludzie. Jako naukowcy, wiem, że badacie. Ale to też ma związek z tym, bo ja pytałam troszeczkę na początku. Znaczy tak, jeśli chodzi o jedzenie, to myślę, że sobie poradzimy, no bo możemy jeść różne rzeczy, uprawiać, ale tak no, miejmy świadomość, że uprawa różnych tam zbóż i rolnictwo też ma wpływ. Też jest emisyjna. Emisja i tak dalej, tak? Więc możemy też jakby tutaj tego zachwiać. Natomiast ja bym chciała tutaj troszeczkę dotknąć innego punktu, to znaczy tego, czy rzeczywiście, bo jakby my dużo korzystamy z różnego rodzaju wsparcia, w tym dlatego też żyjemy w sumie, medycyny, tak? Czyli osiągnięć medycyny, czyli tego, jakie mamy leki. Żyjemy coraz dłużej właśnie. Tak, no chociaż też zwierzęta są nieprzygotowane na to, kiedyś ludzie umierali jakby 40 lat, a teraz co tu się dzieje? I tak jak powiedziałam na początku, bez tego wkładu, czy tej informacji, którą pozyskujemy z różnego rodzaju badań, czy też testowania różnych rzeczy, z udziałem niestety zwierząt, tak? Byliśmy naprawdę wdzięczni za to, że tu jesteśmy, bo bez to by się po prostu tutaj no by nie porozmawiałybyśmy tak naprawdę, tak? Więc oczywiście my dążymy do tego w poszukiwaniu właśnie tych narzędzi, które mają zapobiegać różnym chorobom. Posiłkujemy się też taką zasadą zastępstwa, tak? Więc sporo jest takich badań, gdzie już stosujemy linie komórkowe, nie zwierzęta. Tak jak mówiłaś o tym mięsie, powiedzmy z próbówki, no to my też niektóre rzeczy testujemy już nie na zwierzętach, tylko powiedzmy na liniach komórkowych. Nawet są takie sztuczne organy, gdzie możemy sobie coś przetestować i zobaczyć, jak działa. Natomiast no, osobiście myślę, mimo tego, że jestem od wielu lat tą wegetarianką i tak z przekonania uważam, że nie powinniśmy nadmiernie wykorzystywać zwierząt, to wydaje mi się, że mimo wszystko na niektóre pytania nie będziemy w stanie odpowiedzieć, które mogą nam uratować życie. Mm-hmm. Tak, więc no wiadomo, że pewne relacje w całym organizmie nie będziemy w stanie, tak? Na przykład no nie możemy niektórych tych rzeczy robić na ludziach, eksperymentów, prawda? Więc natomiast no wiadomo, że to, co robimy też powiedzmy dla siebie, może mieć duży użytek dla zwierząt. Właśnie w takich sytuacjach, o których ty mówiłaś, tak, że jakby no, jakaś choroba się pojawi, więc my wiemy już, jak możemy przeciwdziałać tej chorobie, chociażby tworząc jakąś szczepionkę, czy tworząc jakiś lek dla zwierząt. A trwa taka dyskusja wśród naukowców właśnie, czy zakazać, czy może nie zakazać, no, czy nie robić tych eksperymentów na zwierzętach, czy to jest właściwie, szanujący się naukowiec wie, że to jest tak do końca niemożliwe, żeby tego nie robić. No, myślę, że my dużo robimy już rzeczy takich poza... Dużo się zmieniło, jak ja pracuję w nauce, że no, ten dobrostan zwierząt laboratoryjnych, jakby wdzięczność, to co my już robimy w tym laboratorium, jak się obchodzimy ze zwierzętami laboratoryjnymi, no, po prostu no, jest diametralna różnica i stosujemy te zasady zastępowania, tak, zmniejszania liczby. No, zmieniamy procedury, żeby one były jak najmniej dotkliwe i mamy nawet u siebie w zwierzętarni adopcję zwierząt, jakby ktoś chciał zaadoptować zwierzę jakieś takie po eksperymencie całkiem zdrowe, no to zastanawiam się, co teraz powie Ania, czy Ania powie, rośliny też powinny być tak chronione, bo rośliny też czują. Pamiętam taki szał w pewnym momencie na książki Petera Wollebena, który pisał o lasach i o tym właśnie jak drzewo, o drzewach, sekretne życie drzew, to potem poszło po prostu lawinowo. Tych książek wyszło tak dużo. Nie wiem, czy jest taka dyskusja o eksperymentach na roślinach, czy jednak na roślinach się eksperymentuje bez ograniczeń, bo one trochę inaczej funkcjonują. Na roślinach eksperymentuje się bez zasad etyki, nie trzeba mieć tych różnych pozwoleń, także to jest to tyle łatwiej, że rośliny też czują, ale w zupełnie inny sposób, także nie możemy tego chyba porównywać. Myślę, że jednak musimy wykorzystywać w pewnym sensie zwierzęta w naszym życiu. Jeśli nawet my przejdziemy na dietę wegańską, oczywiście z suplementacją witamin, których sami nie wytwarzamy, no to jednak na przykład co będą jeść nasze pieski i kotki? Skąd weźmiemy na nich pokarm?
No też wegańskie. A są pewnie już. Myślę, że już są. Nie, wiem, nie są. Patrzę na zalecane. Raczej tak pod względem weterynaryjnym właśnie dla kotów no, absolutnie nie jest zalecana taka dieta wegańska. Ale niektóre składniki, które nie potrafią, no kot nie potrafi żyć bez tauryny. On nie potrafi z powiedzmy beta-karotenu przekształcać do witaminy A. Także no, nie, niestety produkty pochodzenia zwierzęcego w diecie kota muszą występować. Mhm. O podzieleniu zdania mówiłaś o roślinach i o tym, jak wyglądają. A jak patrzysz na tematy poza suszą, która pojawiła się, na takie tematy, które są przyszłościowe, jeśli chodzi o bioróżnorodność, to też to dorzucam. Czy jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, jeśli chodzi właśnie o ten element badania zachowań może tak roślin w różnych szerokościach geograficznych mieć. No, tylko chciałam jeszcze dodać, że to jest właśnie tak bardzo interdyscyplinarne i to, co robimy, ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasz dom, nasze otoczenie. Tutaj było wspomniane zakładanie łąk kwietnych dla zapylaczy, ale my też zakładamy te łąki kwietne złożone z dobrze przemyślanych gatunków, najlepiej takich, które naturalnie występowały na tym terenie, ponieważ to też zwiększa jakby chłonność gleby w wodę, czyli zmniejsza suszę. Ponieważ te naturalne gatunki są tak przystosowane, no bo tutaj żyją, to jest ich dom, że mają dłuższe korzenie i sprawiają, że nie trzeba ich podlewać. Tak jak tego zielonego trawnika, który jest często w niektórych... No właśnie, zmienia się tendencja. Nie wiem jak w Warszawie, ale w Olsztynie przestaliśmy kościć trawniki. Tak, także to, co robimy deszczu, jest globalnie. Globalnie dla nas dobre, ponieważ zmienia się retencja wody i to jest coś, co wpływa na bardzo dużych, dużo różnych tematów. To zawsze jest taka dyskusja właśnie o tym, czy te baby stepsy, tak? Czy jak ja na przykład nie skoszę, a sąsiad skosi, to czy moje niekoszenie ma sens, ale to prawda. Faktycznie, no właśnie, to są takie różne mody, z których możemy się trochę śmiać, no bo jak coś jest modne, to jest takie, wiecie, powtarzalne, ale z drugiej, jak to są mody dobre dla otoczenia, jak to są mody w jakiś sposób skuteczne, to czemu nie ściągnąć z tego sąsiada, który jednak trawnika nie kosi. Tak sobie pomyślałam, jak rozmawiamy, że dobra, są rośliny na oknie, na tym innym, którego nie widać w kamerze. Ale że to, czego mi, jedyne, czego mi brakowało w tej rozmowie, to otoczenia naturalnego. Więc może następnym razem, jak się spotkamy w tym podcaście, to wyniesiemy go na zewnątrz tych budynków ludzkimi, pięknych budynków oczywiście, ludzkimi rękami stworzonymi, żeby usiąść gdzieś na trawie. Napiszam, dobra. Myślę, to się nie jest piękne. No to jesteśmy umówione. Słuchajcie, letnia odsłona, świata okiem nauki, być może właściwie w ogrodzie w Powsinie. A macie coś takiego, że jak jesteście właśnie w pracy, w terenie, albo jesteście w naturalnym otoczeniu, to inaczej wam się działa, rozmawia, pracuje? Mhm. Znaczy, muszę to przyznać, że mam to szczęście, że Instytut w Jastrzębcu jest położony właśnie poza Warszawą i tam naprawdę wiosną bywa bardzo urokliwie. Także jest właśnie dużo terenów zielonych, jest dużo drzew. Dużo drzew, krzewów. Także się tam, pod tym względem się tam dobrze pracuje. Ty też, Monika, masz chyba takie otoczenie, skoro wilki ci podchodzą do... Nie no, Olsztyn, zapraszam, również jest wspaniałe. My teraz się jeszcze będziemy przeprowadzać w tym roku bliżej jezior, więc myślę, że będziemy mieli możliwość w przerwie lunchowej pójść na spacer, może nawet wykąpać się, zobaczymy jak to będzie, więc no, jest bardzo przyjemnie i rzeczywiście taka przerwa w ciągu dnia uważam dla odświeżenia głowy jest bardzo ważna. Zresztą niektórzy u nas pracownicy tak robią. A podobno zielony kolor bardzo dobrze wpływa na różne... No gdzieś, nie wiem, wy jesteście naukowczyniami, możecie mnie poprawić, ale były badania naukowe, które mówiły o tym, że pacjenci w szpitalach, naprzeciwko których są drzewa, którzy mają szansę patrzeć na drzewa, gdzieś tam lepiej się leczą. Nie wiem, jaka to była skala, bo powinna pewnie mieć dokładne dane i gdzie były opublikowane te badania i w którym roku, ale czytałam, że to też gdzieś tam nawet nasze doświadczenie, więc nie da się ukryć, że w dzisiejszym odcinku bank rozbiła Ania, która po prostu cały czas jest w ogrodzie, więc to jest dopiero praca, której można zazdrościć. Dziękuję wam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zielono następnym razem. Dzisiaj Świat okiem nauki. Monika Kaczmarek, Anna Znój, Katarzyna Barłowska. Do następnego razu.